Dzień dobry, drodzy widzowie. XI wiek w historii chrześcijaństwa zapoczątkował walkę w imię Boga. Było to spowodowane na tle walk przeciwko muzułmanom. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o zakonie templariuszy, który brał udział w takich walkach i był po to stworzony. Zapraszam. W XIII wieku Jakub de Vitry, kronikarz francuski, kardynał, patriarcha Jerozolimy, współorganizator trzeciej krucjaty, autor Historia Orientalis, w której opisał kraje wschodu, napisał o powstaniu zakonu następne słowa. Niektórzy rycerze kochani przez Boga i w Jego służbie, zaangażowani porzucili świat i oddali się Chrystusowi. Składając uroczyste śluby złożone przed patriarchą Jerozolimy, zobowiązali się chronić pielgrzymów przed rabusami i złodziejami, strzec dróg i służyć jako rycerstwo Pana. Przestrzegali ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Przewodziło im dwóch czcigodnych mężczyzn, Hugon Pens i Gottfried. W tym cytacie dostrzegamy obowiązek, jaki powinni byli spełnić templariusze, a samo utworzenie stałej milicji strzegącej bezpieczeństwa pielgrzymów wydawało się królowi i patriarchi Jerozolimy cennym uzupełnieniem działalności szpitalników, którzy zapewniali schronienie i opiekę lekarską. Możliwe jest dokładne ustalenie roku, w którym powstał zakon templariuszy. Do pierwszych darowizn na rzecz świątyni należał zapis hrabiego Flandrii Teodoryka z 13 września 1128 roku. Dokonany, o czym wiemy, w 9 roku po założeniu zakonu. Usankcjonowanie zakonu odbyło się na synodzie w Troyes w 1129 roku. Stąd możemy uznać, że faktyczną datą powołania oficjalnego zakonu jest 1120 rok. Król Baldwin II, który w dniu Wielkanocy 1118 roku odziedziczył tron po swym krewnym, wyznaczył im kwaterę w swym pałacu obok meczetu Kopuła na Skale, przemianowanego przez Franków na świątynię pańską w Jerozolimie. Synod uznał nowy zakon za narodzony z Bożej opatrzności. Pragnąc za wspomóc, nadał mu prawo do posiadania ziem i chłopów oraz umożliwił pobieranie dziesięcin. Spisana po łacinie reguła pierwotna templariuszy zawiera 72 artykuły oraz prolog nawiązujący do synodu w Troyes. Zakorzenienie się idei zakonu rycerskiego było możliwe, ponieważ odpowiadało stanowi ducha ówczesnych chrześcijan. Ideą zakonu było poświęcenie w zbrojnej walce na rzecz obrony chrześcijaństwa. Można uznać to za nowość jak na te czasy, gdzie większość zakonów wzorowała się na działalności dobroczynnej. Bracia musieli uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych przez zakonnych kleryków. Jeśli byli w podróży, przekazane im było odmawiania 13 ojczynasz. W przyjmowaniu nowych członków nakazywano rozwagę. Kandydat musiał najpierw zapoznać się z regułą i życiem w zakonie, a następnie zostać zaaprobowany przez braci. W sprawie stroju reguła mówiła, że szaty powinny być białe, czarne lub szaro-brunatne. Rycerze jednak powinni nosić białe płaszcze na znak czystości, zdrowia i niewinności. Miało ich to odróżniać m.in. od gości zakonu, którzy nierzadko wstępowali czasowo w szeregi templariuszy, jednak wiedli żywot świecki. Posiłki nakazano jeść w milczeniu i tak by dwóch pożywiało się z jednej miski. Rycerze świątyni nie musieli jednak stać podczas nabożeństw i uczestniczyć we wszystkich postach. Miało to charakter praktyczny, gdyż niemądrze byłoby nie dbać o siłę wojowników. Ważnym przywilejem było nadanie prawa do pobierania dziesięciny oraz posiadania posiadłości i len. Nie jesteśmy w stanie prześledzić wszystkich wydarzeń wojskowych zakonu. Templariusze brali udział w różnych kampaniach wojennych. Jedna ze zwycięskich bitew była bitwa pod Montgisard, gdzie trędowaty król pobił muzułmanów. W tej bitwie kluczową rolę odegrali templariusze, pomimo licznych i potężnych wojsk Saladyna. Prym w walce wiódł szarżujący w pierwszej linii oddział templariuszy. Prawdopodobnie właśnie pod Montgisard rycerze zakonni po raz pierwszy zastosowali szyk w klin, formujący oddział jazdy ściętych trójkąt. Wymagał on znakomitego wyszkolenia i koordynacji zarówno pędzących koni, jak i jeźdźców. Angielski kronikarz Rudolf z Diceto przywołuje relację anonimowego świadka bitwy. Odon, mistrz rycerstwa świątyni niczym drugi Juda Machabeusz, miał przy sobie
84 rycerzy swojego zakonu w osobistej kampanii. Ruszył do boju wraz ze swymi ludźmi, umocniony znakiem krzyża. Szarżowali jak jeden mąż, prąc przed siebie. Na widok oddziału, w którym Saladyn wieloma mężami dowodził, śmiało ruszyli w jego stronę. Rozbili jego szeregi bez ustanku, powalając, nąc i miażdżąc. Sułtan był nimi zachwycony. Widząc swoich ludzi, rozpierzchłych na boki, umykających w popłochu, nieustannie napotykających ostrza mieczy. Powziął jednak baczenie na własne bezpieczeństwo i umknął kolczugę, dla szybkości zrzuciwszy dosiad rącznego wielbłąda i ledwie uszedł z kilkorgiem swych ludzi. Podstawowym uzbrojeniem każdego templariusza były miecz, lanca, buława, 3 noże i tarcza. Rycerze mieli oczywiście swoich giermków i 2 konie, z których jeden musiał nadawać się do walki. Ale w zakonie świątyni grupę o wiele liczniejszą niż wojownicy stanowili bracia rzemieślnicy. Odkowali poprzez kucharze oraz piekarze aż po rybaku i owczarzy. Jednak stając się państwem w państwie z własną armią, sądem, policją, finansami, zakon szybko zaczął budzić zazdrość i nieufność monarchów. Skupiwszy w swoich rękach olbrzymie bogactwa, templariusze zajęli się bankowaniem i pożyczaniem pieniędzy na procent, w tym wielu monarchom. Zakon stał się bankierem prawie wszystkich dworów królewskich Europy, a nawet niektórych władców muzułmańskich i ośrodkiem finansów europejskich. Templariusze opracowali złożony system zarządzania, dokumentację finansową i wprowadzili czeki bankowe, które są nadal używane na całym świecie. Na początku XIV wieku francuski król Filip IV postanowił oczyścić Francję z templariuszy, którzy zachowywali się niezależnie i arogancko wobec monarchy, na którego ziemi osiedlili się. Ponadto Filip doskonale zdawał sobie sprawę z bogactwa templariuszy, a poza tym król był winien zakonowi dużo pieniędzy i nie mógł spłacić do końca swoich dni. Niemniej Filip rozumiał, że templariusze posiadali nie tylko armię zawodową, ale w przeciwieństwie do wojsk królewskich żelazną dyscyplinę i organizację. Ponadto templariusze zajmowali ważne stanowiska we Francji i nie podlegali Filipowi. Wczesnym rankiem 13 października 1307 roku aresztowano wszystkich członków zakonu, a ich majątek skonfiskowano. Zarządzenia królewskie, które opowiadały o zbrodniach templariuszy, próbowały usprawiedliwić brutalną przemoc w oczach zdumionych ludzi i zagłuszać głosy oburzenia słyszane w całym kraju. Jednak jak wiecie, jak tylko zbrodnia wystąpi z wystarczającą bezwstydnością i osiągnie swój cel, tłum niezdolny do samodzielnego myślenia zniesie wszystko, a wykształcona część społeczeństwa będzie milczeć z tchórzostwa. Zarzuty wobec templariuszy były różnorodne. Mówiono o nich, że wyrzekali się oni Jezusa Chrystusa w ten sposób, że pluli na krucyfiks lub całowali przełożonych, co mogło być jako znak zdrady. Oddawali cześć bożkowi w postaci głowy. W nieodpowiedni sposób była odprawiana msza. Spowiadanie się przełożonym, a nie kapłanom. I ostatni zarzut to, że zakon jest zbyt tajemniczy, w którym mogą powstać za chwilę herezje. W historii jest uznane, że sprawa związana z kasacją zakonu była dziełem Filipa IV, króla Francji. Dzisiaj w współczesnej kulturze na temat templariuszy powstało mnóstwo teorii, legend, spisków. Jest to jeden z najbardziej zmitologizowanych tematów historii chrześcijaństwa. Wiele osób mówi o tajemniczych skarbach ukrytych przez templariuszy. Inni jeszcze mówią, że przyczyniają się oni dzisiaj do tajemniczych organizacji, które zarządzają całym światem. W mojej skromnej ocenie ten zakon zrobił więcej złego niż dobrego. Nie można w imię Boga wzbogacać się, zabijać i przelewać krew. Co myślicie o tej całej historii? Piszcie w komentarzach. Dziękuję.